Cześć, z tej strony Michał. W jednym z ostatnich odcinków pokazywałem Wam, jak przygotować taką klasyczną matchę, a dzisiaj przygotujemy matchę latte oraz taką wersję na aktualne upały, matchę na lodzie. Bazą do przygotowania matcha latte jest oczywiście matcha, to jest matcha z naszego sklepu. Jeżeli szukacie dobrej matchy, rozpoznacie ją po tym, że jest to produkt japoński, b po kolorze. Tutaj troszeczkę tej matchy naszej Wam roztarłem na mojej dłoni i zobaczcie, to jest mocno zielony, taki nasycony kolor, nie żółty, żółtawy, blady, tylko taki właśnie zielony, intensywny. Potem poznacie dobrą matchę i zaczynamy od solidnej łyżeczki matchy, którą sobie nasypiemy na sitko. I przesiewamy ją przez sitko. To jest dość ważny element, szkoda z niego rezygnować, wtedy matcha, pozbędziemy się grudek i dużo łatwiej i lepiej nam się ta matcha rozdrobi. Do przygotowania matchy nie używamy wrzątku, jest to woda w temperaturze około 80 stopni. Nalewam dosłownie troszeczkę wody z 50 ml i zrobimy taką jakby pastę z matchy. Możecie do tego używać czasena, możecie używać do tego tak jak ja spieniacza do mleka, może być to też taka ręczna trzepaczka, ale ten spieniacz do mleka sprawdza się bardzo fajnie. Nasza baza jest już gotowa, rozpoznacie po tym, że jest taka fajna pianka. Drugim składnikiem jest mleko, możecie użyć mleka krowiego, owsianego, migdałowego. Ja używam zazwyczaj mleka owsianego, jest to moje ulubione mleko. Tutaj je delikatnie podgrzałem i też tutaj jest 200 ml mleka owsianego. Też je sobie tutaj spienimy. Zapomniałem, jeszcze jest opcjonalny składnik, także dlatego o nim zapomniałem. Ja zazwyczaj go nie dodaję, ale możecie sobie dodać dosłownie łyżeczkę jakiegoś ulubionego syropu. Ja używam syropu klonowego zazwyczaj, ale zazwyczaj go nie używam, a jeżeli używam, jest to właśnie syrop klonowy. Wtedy matcha będzie delikatnie słodsza. Może Wam na początku bardziej smakować, jeżeli nie jesteście przyzwyczajeni do smaku matchy. Matcha latte najlepiej podawać w wysokiej szklance, także przelewamy nasze spienione mleko. Dodajemy matchę. I tak wygląda nasza matcha latte. Przy okazji mam dla Was, zanim pokażę Wam sposób na matchę na lodzie, mam dla Was rozdanie. Do wygrania będzie takie opakowanie naszej ekologicznej matchy z Japonii, którą znajdziecie w naszym sklepie online. Piszcie śmiało w komentarzach, jak Wy lubicie przygotować matchę najbardziej, jaki jest Wasz ulubiony sposób na matchę. W najbliższą niedzielę wybiorę jedną osobę, która otrzyma ode mnie w prezencie kupon na taką matchę do naszego sklepu online. A teraz przygotujemy matchę latte, znaczy nie latte, tylko ice latte, taką matchę na aktualne upały, bardzo fajnie chłodzi, jest orzeźwiająca i prostsza, jeszcze prostsza w przygotowaniu. Potrzebujemy kolejną szklankę. Najlepiej sporo lodu. Mleko owsiane, też około 200 ml wlewamy i tutaj jeszcze raz przygotujemy matchę. Solidna łyżeczka matchy, przesiewamy szybciutko przez sitko. Troszeczkę wrzątku. Jeszcze raz robimy naszą pastę, taki zaczyn maczowy.
Jest pianka, czyli matcha gotowa. Nalewamy. Mamy piękną ice latte gotową. A jeżeli chcesz więcej takich filmików, zostaw proszę łapkę w górę. Dla mnie to będzie informacja, żeby nagrywać więcej podobnych materiałów. Subskrybuj kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!